Patryk Bojęczyk, IndyCage.pl, ze mną nasza gwiazda Paweł Nasula, cześć. Witam serdecznie. Spotykamy się na 20. festiwalu Budo w Toruniu. Przez kogo zostałeś zaproszony, jak się tu znalazłeś, w jakiej roli tu występujesz? Zostałem zaproszony przez organizatora festiwalu, czyli Wojtka Kalinowskiego. Jestem tu od wczoraj. Wczoraj przeprowadziłem dwa treningi, seminarium judo z dziećmi i z dorosłymi. Natomiast dzisiaj jestem jako widz, jako gość i staram się oglądać te różne pokazy, aczkolwiek mam problem, ponieważ co chwila zostaję wyciągnięty z trybun, tak? I właśnie w tej chwili tak samo. Jesteśmy tutaj z boczku, mamy wywiad, a tam jest kolejny pokaz, ale trudno, damy radę. No, sława na pewno kosztuje. Przejdźmy może do tematów bardziej mi bliskich, jeżeli chodzi o sporty walki, czyli MMA. Ostatnia gala organizowana w Łomiankach przez ciebie. Z perspektywy czasu minęło kilka tygodni. Jak podsumowujesz, czy gala się udała, czy się nie udała? Myślę, że się udała. Pytając różnych ludzi, tych zarówno fachowców, jak i kibiców zwykłych takich, to nie usłyszałem żadnego negatywnego słowa. Wręcz przeciwnie, już się zachęcają do tego, żebym zrobił następną galę. Ja osobiście widziałem kilka takich drobnych potknięć, które oczywiście kibic tego nie widział, ale jeżeli będę organizował następną galę, no to wiem, że muszę parę rzeczy poprawić. Natomiast jeżeli chodzi o same walki i zestawienia, to uważam, że były bardzo dobre. Walki były dopasowane i przeciwnicy do siebie, że naprawdę były ciekawe. Z wyjątkiem może jednej walki, natomiast generalnie na 11 walk 10 było super, łącznie z tymi właśnie walkami amatorskimi. Także cóż, fajnie, formuła się spodobała, bo robiłem w formule Pride, czyli legendarnej federacji Pride, która niestety już od ładnych paru lat nie istnieje, w której ja miałem tę przyjemność startować. Miałem taki pomysł jako jedyny zrobiłem tą w tej formule. Spodobało się też kibicom, zawodnikom, a także myślę, że będzie kontynuacja. Kiedy? Jeszcze nie wiem, na pewno nie w tym roku. Zobaczymy. No tak, właśnie chciałem zapytać o tą formułę. Jak zawodnicy do tego podchodzili? Raczej chętnie, czy się nie zgadzają? No bo jednak dochodzi kilka dość, z punktu widzenia współczesnego kibica, brutalnych zagrań, jak na przykład stąpy w parterze. To już może trochę zniechęcić niektóre osoby, ale jak zawodnicy do tego podchodzili? Znaczy, zawodników nie zniechęcało to, także to byli nawet podekscytowani tym, że mogą w takiej formule wystartować. Oczywiście też musiałem dobrać takich zawodników, żeby oni się nadawali do tych walk i zestawić tak tych zawodników, żeby nie było dużej różnicy poziomu, bo to wtedy mogłoby się dużo gorzej źle skończyło, tak? Także poza tym tutaj jeszcze było to i to trochę potwierdziło, że zawodnicy, jeżeli na co dzień nie ćwiczą tych stąpów i soccer kicków, to później w walce takiej jest mało tego, tak? I tutaj na mojej gali zbyt dużo tych soccer kicków i stąpów nie było, kilka się zdarzyło, więcej było kolan w parterze. Ale myślę, że jak będę częściej organizował gale w tej formule, to będziemy coraz więcej tego obserwować.
No właśnie trochę wyprzedziłeś moje następne pytanie. Chciałem się zapytać o następne gale. Powiedziałeś, że w tym roku na pewno nie. To może zapytam z innej strony. Czy planujesz dalszą współpracę z Mirkiem Oknińskim? Tak, my razem współpracujemy od jakiegoś czasu. Mirek jest trenerem w moim klubie MMA, prowadzi grupę zawodniczą. Bardzo fajnie nam się współpracuje. No i będziemy razem współpracować na różnych płaszczyznach. Tutaj, jeżeli chodzi o tą moją galę, to główne zestawienia zawodników, no to Mirek był od tego i wynajdywał zawodników. Ja ich akceptowałem bądź nie, ale jak widać, te zestawienia były bardzo dobre i wszyscy byli z tego zadowoleni. Także współpraca nam się dobrze układa i myślę, że będzie dalej, wiem, że będziemy dalej współpracować. Nie sposób nie zapytać Ciebie o KSW. Ostatnie walki Mariusza Pudzianowskiego, Twojego ostatniego przeciwnika. No i pogłosy na temat walki Mariusza ze słynnym, jakby nie patrząc w Polsce, raperem Popkiem, z którym też trener Okniński chciałby walczyć. Jesteś w stanie to jakoś skomentować? No, bez komentarza. No, to myślę, że wielu fanów tylko brak komentarza ucieszy. No, dziękujemy bardzo za rozmowę, za poświęcony czas. Dla mnie to był oczywiście zaszczyt, bo no, od pierwszych Twoich walk w Pride zacząłem interesować się sportami walki i tak to się wszystko zaczęło. I myślę, że także dla wielu osób w Polsce. Dziękujemy jeszcze raz za wszystko i do usłyszenia. Dzięki bardzo. Dzięki.